świadka świat kazał gnać. ja przeciwnie zaprowadziłam w duszy ład. Niech Pan obdarzy Was spokojem, czwartek, piątego tygodnia Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu. Otrzymujemy fragment opisujący przymierze, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Jest to fragment z Księgi Rodzaju, czyli w naszym porządku, jeśli chodzi o ułożenie w Biblii, z pierwszej księgi, która opowiada właśnie trochę tą prehistorię całego świata, czyli stworzenie świata, te różne wydarzenia związane z grzechem, z potopem, czy właśnie z wieżą Babel, a potem ta historia, która zaczyna się od Abrahama, pokazując już historię. Zbawienia. Dla nas jest to pierwsza księga, ale jak mówią niektórzy bibliści, redakcja ostateczna tej księgi przypada mniej więcej na piąty wiek przed Chrystusem. Czemu to jest takie ważne czy istotne dzisiaj dla nas, bo ten piąty wiek to jest czas po niewoli babilońskiej. Kiedy Izrael wraca do ziemi obiecanej, kiedy okazuje się, że ta ziemia obiecana wcale nie wygląda jak obiecana właśnie bo jest zniszczona po tych wielu wielu latach wojny i po tych wielu latach kiedy tutaj naród wybrany nie mieszkał wracają do Jerozolimy która jest zburzona wracają do świątyni która również jest w ruinie patrzą na tą ruinę którą widzą patrzą na siebie i widzą małą garstkę ludzi która wraca do ziemi obiecanej a co mówi dzisiaj to czytanie co mówi bo boża obietnica Oto moje przymierze z tobą staniesz się ojcem mnóstwa narodów nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram lecz imię twoje będzie Abraham bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów sprawię że będziesz niezmiernie płodny także staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie właśnie te słowa które mają być słowami ku pokrzepieniu serc byśmy powiedzieli właśnie tych serc złamanych tu jest mowa o tym mnóstwie narodów o tym, że pochodzić będą od Ciebie królowie, a oni patrzą na swoją nędzę, na to, jak ich jest mało, jaką mało mają wiarę, patrzą na tą ziemię obiecaną, patrzą na te ruiny świętego miasta i ruiny świątyni. Ale Bóg daje właśnie im to słowo, żeby pokazać, że On jest wierny. Może oni byli niewierni i właśnie takie konsekwencje tej niewierności ponieśli, ale teraz, jeśli ta reszta Izraela, ta mała garstka będzie wierna, to to słowo będzie się realizować. My już widzimy echa tego, co mówi później Chrystus. Że wystarczy odrobina soli, żeby nadać smak. Że wystarczy chociaż trochę światła, żeby te ciemności rozjaśnić, że wystarczy trochę zaczynu, żeby całe ciało, żeby całe ciasto zaczęło rosnąć. Właśnie tak się buduje Królestwo Boże. Od małych rzeczy zaczynając, te małe rzeczy Bogu wystarczą. My byśmy chcieli od razu dużo, od razu mocno, żeby to było takie imponujące od samego początku. Dlatego Bóg umacnia dzisiaj tymi słowami tą garstkę, tą resztę Izraela, pokazując, że to najważniejsze jest, żeby on był wierny tej obietnicy i temu przymierzu i niekoniecznie, żeby oni od razu byli silni, z tą siłą przyszli do Pana Boga i powiedzieli, proszę bardzo, oto my. To Bóg mówi, oto ja. Jeśli mi zaufacie, dacie się poprowadzić, to będą działy się wielkie rzeczy i to słowo będzie zrealizowane. Pierwsze czytanie mówi o Abrahamie i Ewangelia też. To jest kontynuacja tej rozmowy Jezusa z Żydami, tego sporu i faktycznie rozmowy o Abrahamie. Chrystus mówi: Abraham, Ojciec Wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał i ucieszył się. Faktycznie mowa jest o tym, że Abraham, byśmy powiedzieli, był pewnym wizjonerem albo może nawet mistykiem. Już za swojego życia widział coś, co będzie w przyszłości. Widział wypełnienie tej obietnicy, którą Bóg mu składa, czyli zobaczył Jezusa Chrystusa, zobaczył Jego dzień, zobaczył ten dzień odkupienia. Dlatego ciekawe są późniejsze te słowa, kiedy Żydzi mówią do Jezusa, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Oni chcą mu zarzucić, że jest za młody, żeby takie rzeczy mówić, za mało przeżył, za mało doświadczył, za mało lat ma. Ale to jest perspektywa inna. To nie chodzi o to, że Chrystus ma widzieć Abrahama, ale że to Abraham zobaczył Jezusa Chrystusa w swojej wizji, właśnie w tej perspektywie, którą mu daje Bóg. Abraham ujrzał i uwierzył. Obyśmy my również zobaczyli. I uwierzyli, no my już wiemy, właśnie do tego prowadzą nas te święta Wielkanocne. Nie tylko mamy nadzieję, nie tylko mamy wizję, a my już wiemy, jakie całe jest misterium paschalne. Co roku je przeżywamy, żeby odnowić, żeby sobie przypomnieć i żeby się w tym umocnić. To, co zapowiadał Abraham i widział, właśnie co Bóg mu pozwolił zobaczyć, my już doświadczamy. Ale poprzez te różne doświadczenia naszego życia często gdzieś tam zapominamy, odsuwamy na bok. Co roku te święta paschalne, to słynne triduum paschalne ma nas odnowić w naszej wierze i przypomnieć nam, co już zrobił Jezus Chrystus i do czego chce nas doprowadzić. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Naucz mnie liczyć moje, dni, bo chcę być mądra.